Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w drugiej części audiologa poświęconego podsumowaniu roku 2013 pod kątem gier. A dzisiaj, tak jak już to wczoraj zaanonsowałem, zajmiemy się grami, na które czekam w nadchodzącym 2014 roku. A swoją drogą, skoro już jesteśmy przy temacie Sylwestra, bo dzisiaj 31 grudnia, zatem szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów ogólnie właśnie w tym roku, żebyście realizowali swoje postanowienia noworoczne, a nie zapomnieli ich po tam 2 czy 3 stycznia. Zatem tyle w temacie właśnie takiego wstępniaka. Zatem rozpocznijmy po prostu moją listę gier, na które czekam z niecierpliwością. Nie będę ich wymieniał, jak bardzo na nie czekam, gdyż na każdą produkcję czekam równie mocno, chociażby na informacje jakieś dotyczące właśnie każdej z gier, którą tutaj wymienię. Gdyż po prostu to nie ma znaczenia. Zresztą wymienię te gry alfabetycznie po prostu, gdyż jak już mówiłem, na każdą z tych gier czekam z niecierpliwością równie mocno. A zatem pierwsza pozycja to survival horror o nazwie Among the Sleep. I co takiego jest w tej grze? Otóż jest to niby survival horror, ale taki dość nietypowy. Gdyż do tej pory, jak graliśmy jakąś postacią w survival horrorze, to była to osoba dorosła. Tym razem będziemy mieli tu do czynienia z perspektywą 2-3-letniego dziecka, które ledwo co umie chodzić, jeszcze nie wszystko rozumie, wszystko dla niego jest wielkie, olbrzymie, to też zmienia się nam perspektywa. No i cóż, to chyba będzie coś nowego, jakieś nowe podejście do tematu survival horrorów, gdyż gry z perspektywy dziecka jakoś jeszcze szczególnie nie widziałem. Zatem, o kurde, chyba będę musiał zainwestować w pampersy, zanim zagram w tą grę. Gdyż czuję, że naprawdę mi się przydadzą. Zwłaszcza, że gram jako 2-latek. Kolejna propozycja na rok 2014 to DayZ. Gra, która początkowo zasłynęła jako modyfikacja do gry Arma 2. Tym razem już jest wydana w wersji standalone. Można ją już kupić na Steamie za bodajże w chwili obecnej 24 euro, co jest ceną dość zaporową, aczkolwiek myślę, że taki klimat i ogólnie taka rozbudowana mechanika rozgrywki, myślę, że jest warta tych pieniędzy. Chociaż to dopiero alfa, także jeszcze wiele się może zmienić. Ale kurczę, no DayZ, no naprawdę nie trzeba nikomu przedstawiać, gdyż to jest survival horror pełną gębą. Właśnie od tej gry zaczęła się cała mania na gry, właśnie takie nietypowe, jeśli chodzi o przetrwanie w świecie zombie, gdyż mamy tu do czynienia z otwartym światem, zbieraniem materiałów i ogólnym przetrwaniem. Potem już wyskoczyły za DayZ takie gry jak Infestation, znane wcześniej jako WarZ, Seven Days to Die oraz inne produkcje nastawione na przetrwanie w tym brutalnym, postapokaliptycznym świecie zombie. Kolejna produkcja, Dying Light. Ponownie mamy do czynienia z zombie, aczkolwiek tutaj dochodzi jeszcze trochę mechaniki z Mirror's Edge, mianowicie wspinaczki, bieganie, skakanie po dachach. No to może być kolejne ciekawe podejście do tematu, gdyż normalnie to się przemyka koło zombie tak cichaczem, tak na spokojnie, a tym razem te wszystkie możliwości wspinaczki będzie można wykorzystać w ucieczce, co być może nam ułatwi przetrwanie w tym świecie. Nie wiem jeszcze do końca, jak to będzie wyglądało, czy będziemy mieli do czynienia z otwartym światem. Oby tak. Czy może to jednak będzie z korytarzową... Czy może to jednak będzie taka korytarzowa produkcja? Oby nie. Zatem Dying Light, które się charakteryzowało ucieczkaniem w postaci skakania po dachach. Kolejna propozycja, Homefront 2. Tym razem za tą grę odpowiada studio Crytek. Zatem gra będzie chodziła na silniku CryEngine nowej generacji. No i słuchajcie, Homefront skupiał się na takiej walce partyzanckiej, gdzie trzeba było walczyć z przeciwnikami, którzy okupowali kraj, z jakiego pochodził główny bohater. Jedynka była takim średniawym FPS-em z dobrym potencjałem, gdyż Korea Północna atakująca USA była dość świeżym podejściem do tematu. Jakoś nigdy nie była poruszona kwestia Korei Północnej w grach, głównie Niemcy albo Rosja, a tu tymczasem THQ, nieistniejące już studio, wyskoczyło właśnie z Koreą Północną. Sam pomysł i założenia fabularne były ciekawe, aczkolwiek wykonanie już średnie to było. Mam nadzieję, że Homefront 2 przyniesie nieco więcej i da jakiś zastrzyk dla serii, można to tak ująć. Że będzie to jakieś nieco bardziej zdecydowane podejście, że będzie bardziej brutalnie, będzie większy zarys fabularny. I głównie właśnie na to liczę, bo grafika praktycznie nie ma co się martwić. Wiecie, CryEngine i te sprawy. I następna produkcja, panie i panowie. Mianowicie Mad Max. Kto
Kto kojarzy z was ten kultowy film z lat 80., w którym to w postapokaliptycznym świecie ludzie głównie jeździli samochodami, strzelali się, ogólnie były właśnie takie postapokaliptyczne klimaty, działka jakieś na samochodach. Kiedyś była taka gra na NES-a, właśnie pod tytułem Mad Max, jednak tym razem dostaniemy coś zupełnie innego. Znowu mam nadzieję na otwarty świat i na jego możliwość zwiedzania. Kurczę, no naprawdę, no... Wiecie chyba, że lubię klimaty postapokaliptyczne. No, wcześniej przed Mad Maxem mieliśmy okazję zagrać w Rage, gdzie auta też miały swoją dużą rolę, też one odgrywały właśnie duże znaczenie w grze. Mam nadzieję, że w Mad Maxie też to będzie, że będziemy mieli możliwość zdobywania i modyfikowania naszych samochodów, żeby były albo jeżdżącymi czołgami, które potrafiłyby jeździć niezwykle szybko, chociaż uzbrojenie by było słabe, albo też, żeby zrobić jakąś prawdziwą armatę, która można powiedzieć, że niszczyłaby wszystko na swojej drodze, nawet wspomniane czołgi. Zatem Mad Max, właśnie na to liczę, że gra się pojawi jeszcze w tym roku. Oby. I co mogę jeszcze powiedzieć w temacie Mad Maxa? No naprawdę, ciekaw z niecierpliwością, gdyż po prostu, no, te gry, jak ktoś ogląda film, to nie trzeba naprawdę przedstawiać, gdyż najważniejsze jest wiadome. Następna propozycja. Mass Effect 4. No i kurczę, no niby trylogia już zakończona, aczkolwiek w Mass Effect 4 będziemy mieli okazję poznać nową historię. I tym razem tutaj nie czekam już na oficjalną grę, tylko bardziej na jakieś informacje odnośnie samej gry, jakie się pojawią. Na razie jedyne, co mi wiadomo, to to, że właśnie pojawi się nowa historia, być może nowi bohaterowie. Nie spotkamy się już z Johnem Shepardem. Nie wiem, co się z nim stało. A nawet jakbym wiedział, to i tak bym nie powiedział, bo jeszcze trójki nie ukończyłem. Ale dwójki w sumie też nie, ale mam zaległości. Kurczę, no też lubię to uniwersum. No naprawdę, mimo wszystko bardzo mi się podoba to uniwersum. Przypasowało mi naprawdę. I słuchajcie, no Mass Effect 4, możliwość poznania nowej historii, nowych bohaterów. Takie fajne odświeżenie sobie serii. To będzie coś, no może nie tyle ciekawego, to po prostu moje gamingowe serduszko się cieszy, że powstanie czwarta część Mass Effecta. Zatem tyle w temacie, bo póki co wiele nie wiadomo na temat samej gry. I kolejna produkcja, mianowicie Murdered Soul Suspect. I tutaj będziemy mieli do czynienia z typową taką przygodówką typu LA Noir. Właściwie nawiązanie do LA Noir tutaj jest nieprzypadkowe, gdyż będziemy rozwiązywali zagadki detektywistyczne. Aczkolwiek nie będziemy grali jako detektyw, gdyż będziemy grali jako duch tego detektywa. Mianowicie będziemy musieli w tej grze rozwiązać zagadkę naszej własnej śmierci. Co można powiedzieć, że założenia fabularne, tutaj to mi się właśnie najbardziej rzuciło w oczy, że rozwiązujemy zagadkę naszej własnej śmierci. No niby teoretycznie wiemy, jak zginęliśmy, chociaż nie wiem, pewnie dusza nie ma jakiejś szczególnie dobrej pamięci. Nie no, nie orientuję się tam w tych tematach właśnie duchowych. Ale sam pomysł właśnie na założenia fabularne, no będziemy mieli niby do czynienia z typową przygodówką, aczkolwiek sama fabuła rysuje się naprawdę ciekawie. Zatem Murdered Soul Suspect jest kolejną produkcją, na którą myślę, że warto czekać. A następny na liście jest Need for Speed 2014. Jeszcze w dniu tego nagrywania tego materiału nie wiadomo czegokolwiek na temat Need for Speed 2014. Ale jak znamy Electronic Arts, to będzie kontynuowało tego tasiemca i w tym roku też dostaniemy jakiegoś NFS-a. Jedyne na co liczę, to to, żeby to nie była kolejna powtórka z rozgrywki. Tak jak to było Need for Speed Most Wanted albo Need for Speed Rivals, o którym wczoraj wspominałem. Zatem jedyne na co czekam, to to, żeby nie było kolejnej powtórki z rozgrywki, a tak to póki co... Reszta jak to woli. Byleby były klimaty takie półlegalne, pościgi policyjne takie tam. Kolejna produkcja Project Cars. I czego ja oczekuję od tej produkcji? Otóż będzie to prawdopodobnie ściganie się na torach. Tam już od dłuższego czasu można kupować wczesny dostęp do tej gry, do kolejnych buildów. Ale czego konkretnie oczekuję? Otóż mam nadzieję, że to będzie taki PC-towy odpowiednik Gran Turismo albo Forzy. Gdyż na PC po prostu nie ma jeszcze takiej gry. Nie ma. I jakby Slightimate Studios zrobiło właśnie grę właśnie w takiej konwencji. Nie wiem konkretnie, jak to na obecnym etapie wygląda. Nie, jakoś specjalnie. Powiem otwarcie. Zapomniałem po prostu o tej grze. Dopiero niedawno mi się przypomniało, że właśnie jest. Tam chyba przeczytałem jakiegoś newsa na temat tej gry. Ale no jeśli to będzie naprawdę tak, jak to mówię, że będzie to takie PC-towe Gran Turismo, no to będę naprawdę niezwiernie zadowolony. Chociaż z tego co wiem, ma być naprawdę symulacyjny model jazdy, ma być on naprawdę dobry, dobrze wykonany.
Plus jeszcze tory mają być niezmiernie wiernie odzorowane. Każde nierówności na torze mają być po prostu mają być odczuwane. Ale najbardziej jednak mimo wszystko liczę na to odzorowanie Gran Turismo na PC. Właśnie na to liczę. Zatem Project Cars i tyle w temacie. Następna gra na naszej liście to Reset. I nie mam tu na myśli konkretnej wersji, kolejnej wersji Hard Reset, które się już wcześniej kiedyś pojawiło. A mianowicie, będzie to gra o robocie. I co można powiedzieć o tej grze? Otóż, mechanika jest bardzo ciekawa. Otóż, w tej grze będzie można robić sobie co-opa na singlu. A mianowicie, co tu mam na myśli? A mianowicie to, że Reset jest robotem i on może się cofnąć w czasie. I jak się cofnie w czasie, to co robił przed cofnięciem w czasie, będzie powtarzał jego jakby zarys, jakby jego duch. A on w tym czasie będzie mógł zrobić coś innego. Zatem nawiązywanie tej gry single co-opem jest jak najbardziej na miejscu. No i kolejna gra z naprawdę ciekawą mechaniką, gdyż no rzadko kiedy się zdarza okazja, żeby sobie robić co-opa właśnie samemu. To brzmi całkiem ciekawie i nie wiem, ja tu wyciągam jakieś dziwne podteksty, ale nieważne. Po prostu Reset, czyli co-op na singlu. Kolejna produkcja! Myślę, że już powoli będziecie ją kojarzyć, no myślę, że na pewno kojarzycie z jej drugiej części, mianowicie Sniper Elite 3 Afrika. Tym razem, w przeciwieństwie do Sniper Elite V2, dostaniemy otwarty świat! No nareszcie, bo działanie korytarzowe w grze o snajperze jest takie trochę nie na miejscu, czego przykład chociażby Sniper Ghost Warrior, ale myślę, że Sniper Elite 3 przyniesie... Nie no, może nie przyniesie jakiegoś powiewu w świeżości, gdyż... No w sumie, sam fakt, że to jest gra o snajperze, to już jest swego rodzaju oryginalność. To, że gra się rozgrywa w klimatach II wojny światowej, to też kolejny powiew oryginalności. Przynajmniej jak na obecne czasy, bo kiedyś gier o II wojnie światowej było po prostu tona. Teraz wszyscy celują w futuryzm, taka niedaleko przyszłość. Nie wiem, takie trendy, jakieś takie dziwne. Ale Sniper Elite 3. Myślę, że powrócą ponownie te bullet camy z prześwietleniem obrażeń wewnętrznych przeciwnika, rentgen i te sprawy. Otwarty świat to już na pewno mogę być spokojny, że ta gra będzie dobra. Po prostu te wszystkie elementy składowe, jakie twórcy zapowiadają, coś mi mówi, że to będzie naprawdę dobrego. Zatem Sniper Elite 3, kolejna gra, na którą czekam z niecierpliwością. A kolejna produkcja to Survarium. Są już zamknięte beta testy tej gry, do których się niestety nie zapisałem, ale z tego co słyszałem, że to ma być coś z tego rodzaju Stalker Online, czyli taki MMO skupiający się na przetrwaniu, coś podobnie do DayZ. Tylko tym razem będziemy mieli nie do czynienia z zombie, a bardziej z mutantami. No i kurczę no, radiacje, jakieś mutacje, mutanty wszędzie. No, Stalker mi generalnie nie, nawet trochę przypasował, jeśli chodzi o serię gier. Także Survarium to proszę powiedzieć, że będzie kolejna taka gra, która no być może skradnie mi serce, jeśli tylko twórcy jej nie spartolą, bo to robi mało znane studio, to też nie wiadomo, wszystko się może wydarzyć jeszcze. Ale mimo wszystko będę obserwował tą grę jeszcze, kolejne informacje, jakieś nie wiem, materiały wideo, jakieś screeny, bo póki co gra zapowiada się ciekawie. Tylko mam nadzieję, że wszystko od strony technicznej będzie działało w miarę poprawnie. Zatem Survarium, przetrwanie w świecie opanowanym przez mutanty, radioaktywność i ogólnie post-apo. I ludzie, ludziska, gra, na którą czekam z niecierpliwością praktycznie od momentu wydania pierwszego trailera. Gra, która sprawia, że jestem cały naelektryzowany, że jestem po prostu podjarany, mianowicie The Crew. I ludzie, ludziska, w tej grze jest po prostu wszystko to, czego od bardzo, bardzo dawna brakuje w serii Need for Speed. Mianowicie tuning, wielki otwarty świat, który możemy zwiedzać sobie spokojnie. Aspekt społecznościowy, nie no, tutaj akurat w Need for Speedzie aspekt społecznościowy bardzo dobrze działa. Ale naprawdę no, wszystko to, czego brakuje w NFS-ie. Naprawdę wielki otwarty świat, ponad jedno miasto jest wielkości Liberty City z GTA 4, także już jest dobrze. Ogólnie można powiedzieć, że zwiedzamy sobie Amerykę. Naszym terenem działania będzie właśnie Ameryka. Właściwie Stany Zjednoczone, ale taki tam szczegół. Mam nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z różnorodnymi terenami. Plus jeszcze będzie jazda w terenie, nie tylko po drogach, ale też po bezdrożach. Plus jeszcze coś nowego.
akcje typu tam zniszczenie określonego pojazdu przez naszą ekipę, łączenie się w ekipy. No naprawdę, to jest po prostu szał! Nie wiem, już mi przychodzą na myśl skojarzenia z Test Drive Unlimited 2, gdzie też to się formowało w grupy jakieś tak stowarzyszenia czy inne tego typu rzeczy. Aczkolwiek w The Crew będą one miały konkretny cel, poza jakimiś takimi spotkaniami z graczami. Także w The Crew myślę, że wszystko będzie miało sens. I naprawdę, na The Crew czekam z niecierpliwością. Jak tylko dopadnę nowego kompa, jak tylko dopadnę właśnie tą grę, to po prostu bezapelacyjnie coś z tej gry nagram. Po prostu nie ma bata. Dla mnie The Crew to będzie premiera roku. Jeśli tylko oczywiście twórcy tego nie spierdzielą, jak w przypadku Grid 2. I kolejna produkcja, tym razem już nie czekamy na nią aż tak mocno, mianowicie The Division. Otóż to jest kolejna gra w klimatach postapo, jednak ja to nazywam takim, powiedzmy, wczesnym etapem właśnie apokalipsy. Mianowicie jakaś zaraza się wdarła na świat i nieliczni ocalili. Jesteśmy członkami tak zwanego dywizjonu, który ma za zadanie dbać o porządek. I tutaj też będzie ponownie aspekt społecznościowy, takie nastawienie na to, na współpracę między graczami. Co można powiedzieć, że no w sumie gra będzie naprawdę realistycznie wyglądać, co chociażby widać na materiałach wideo z tej gry. Na screenie samym, który tutaj też widzicie pewnie, to też to widać. Ale kurczę, no taka realistyczna grafika, plus jeszcze twórcy obiecują, że będzie naprawdę niesamowity system zniszczeń. A te, no powiedzmy, że też się jaram zniszczeniami poza wodą w grach. Nie no, jak zniszczenia będą dobre, to myślę, że gra też będzie dobra. Nie no, taka logika tam. I ogólnie. Kurczę no, o samym The Division też jeszcze za wiele nie wiem, aczkolwiek czuję, że to będzie znowu coś naprawdę dobrego. Zatem kolejna gra na mojej liście, już który raz to powtarzam. The Division. I następnie jedziemy. Zostało już naprawdę niewiele, bodajże 3 pozycje na mojej liście. The Elder Scrolls Online. Mianowicie The Elder Scrolls Online to będzie pierwszy test taki typowo sieciowy. Gdyż powiedz mi otwarcie, że w Skyrim mi naprawdę brakuje tego aspektu sieciowego, żeby można wyjść do graczy, żeby grać z nimi. A tymczasem w The Elder Scrolls Online dostaniemy podobny system walki do Skyrima, tylko bardziej dynamiczniejszy. Dostaniemy praktycznie cały kontynent Tamriel, czyli świat, w jakim się rozgrywa cała seria test. Mianowicie będzie tak. Będzie właśnie Skyrim, będzie Morrowind, będzie Cyrodiil, czyli świat z Obliviona, Hammerfell, do którego na pewno wpadnę zobaczyć, co tam się ogólnie dzieje. Swoją drogą, 6. część testa by mogła naprawdę postać Hammerfell. Takie pustynne klimaty, skorpiony i takie tam, no w sumie duże pole do popisu, można powiedzieć. Ale dobra, The Elder Scrolls Online, gra, na którą też czekam z niecierpliwością. W końcu test będzie w sieci, przez internet. No ale słuchajcie, tyle w temacie po prostu. Są już tam chyba beta testy tej gry, także może mi się uda załapać do nich. I tyle w temacie praktycznie testa, gdyż po prostu, no, jak będzie mechanika podobna do Skyrima, to będę naprawdę usatysfakcjonowany. I przedostatnia propozycja na mojej liście, Tropico 5. No i słuchajcie, no, Tropico 5, naprawdę serii Tropico nie muszę przedstawiać. Czwórka gościła przez jakiś czas na moim kanale, jednakże ze względu na problemy z roszczeniami musiałem zatrzymać tę serię. Ale Tropico 5 ma oferować zupełnie nową mechanikę, plus możliwość rozbudowy naszej wyspy nie tylko samemu, ale też z innymi graczami. Czyli kolejna gra, w której aspekt społecznościowy zostanie rozbudowany. Liczę na jeszcze więcej budynków, jeszcze większe wyspy. Być może pojawi się nawet już w końcu możliwość tworzenia jakichś, nie wiem, przystanków autobusowych, taksówek, takiej sieci, plus jeszcze mosty, które by umożliwiały tworzenie całych archipelagów, a nie tylko pojedynczych wysepek, co mnie trochę boli. Gdyż kurde, no, danie mostów do tej gry, plus jeszcze jakiegoś systemu transportu, bardziej rozbudowanie tego, to by mogło dać... Kurde, ta sama rzecz mi upadła. Ta sama rzecz to wczorajszym materiale, ale co tam, no, lubię czasem tak... Potrzymać sobie w ręce, pobawić się czymś. Lubię sobie tak czasem potrzymać, ale dobra. W temacie Tropico. Dodanie mostów do tej gry oraz jakieś rozbudowanie transportu by otworzyło naprawdę wiele nowych możliwości ekspansji, jeśli chodzi o tą grę, żeby była ona jeszcze lepsza niż poprzedniczka. Zatem Tropico 5 czekam z niecierpliwością. To jest, można powiedzieć, taka... Kurczę, no powiedziałem, że na każdą grę czekam również z niecierpliwością, a na The Crew, że szczególnie... A tam, The Crew to wyjątek, ale Tropico 5 czekam naprawdę z niecierpliwością.
I ostatnia już gra na naszej liście, w zasadzie na mojej liście, gier, na które czekam, mianowicie Watch Dogs. I tym razem będziemy mieli tutaj perspektywę gry, no może nie tyle co perspektywę gry, ale możliwość grania jako haker. I co ten haker nasz będzie mógł? Będzie mógł podsłuchiwać rozmowy, manipulować elektroniką w mieście, manipulować światłami, znaczy się sygnalizacją świetlną, tak to może lepiej zabrzmi. Ale no naprawdę, granie jako haker to naprawdę otwiera nam naprawdę szerokie możliwości. Plus jeszcze, myślę, że fabuła stanie na wysokim poziomie. Nie no, myślę, że z tego co już widziałem, to Watch Dogs się zapowiada na naprawdę ciekawą grę, która też zaoferuje nowe podejście do tematu gier, gdyż gry o hakerze praktycznie jeszcze nie było. Chyba, że są jakieś tam indyki, o których nigdy nie słyszałem, ale to tam taki tam szczegół. Zatem Watch Dogs, no gra już od długiego czasu zapowiadana. Nie no, to wszystkie hakowania, ogólnie to wszystko, to naprawdę... Kurczę, już sam nie wiem co mówię. Zatem po prostu Watch Dogs, czekam z niecierpliwością. I myślę, że tym oto akcentem mogę zakończyć ten materiał. Tego audiologa mogę zakończyć w końcu. Zatem dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Możecie też podawać swoje propozycje gier, na które czekacie z niecierpliwością. Na co czekacie w tym roku. Zatem myślę, że już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Zatem jeszcze raz dziękuję za uwagę. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. I czołem.